Dziękuję. Cieszymy się, że jesteśmy wśród Was ponownie w społeczności Betel. I tak jak już tu Krzysztof powiedział, jesteśmy z grupą z Izraela i nie tylko, bo są z nami przyjaciele nasi z Winnicy, którzy znaleźli się w potrzebie schronienia w Oświęcimiu. Także jest 14-osobowa grupa z Izraela, z miejscowości Zderot, Ashkelon, Ashdod, i za tą grupę jest odpowiedzialny brat Edik wraz z Tamarem, swoją żoną, którzy po raz drugi są w Polsce. Ten projekt trwa, zaproszenia osób pochodzenia żydowskiego na odpoczynek do Polski już od 2003 roku, ale w zeszłym roku pojawiła się taka myśl, żeby zaprosić osoby z Izraela. Ze względu na to, co się tam działo, mianowicie był nieustanny obstrzał przez rakiety ze strony Gazy. I to, co dzisiaj łączy osoby z Ukrainy i z Izraela, to łączyła się ta historia cierpienia ze względu na sytuację, która jest ciągle w Izraelu, ale także na Ukrainie. Osobiście jestem wdzięczny Bogu za to, chociaż przed nami jest taki okres rzeczywiście, kiedy musimy rozeznawać to, co Duch Święty chce w naszych sercach i jak nas chce prowadzić. I sytuacja w służbie całkiem się zmieniła, można powiedzieć, pod koniec lutego. Telefony, pytania. Jestem wdzięczny za ten okres czasu i u nas na społeczności w Oświęcimiu, można powiedzieć, około połowa osób to jest pochodzenia ukraińskiego. Mamy służby dla dzieci. Jutro wybieramy się wraz z bratem Edikiem do jednego z hoteli, gdzie 130 osób jest z pochodzenia ukraińskiego, gdzie są dzieci, matki, większość, i tam chcemy mieć posługę dla tych osób. I w czasie naszego pobytu dwutygodniowego będziemy jeszcze w Wiśle tutaj, będziemy w Krakowie, będziemy też niedaleko Zakopanego. W niedzielę mogliśmy być u nas w społeczności w Salem, ale co najważniejsze, naszym pragnieniem jest to, co Paweł powiedział, i wierzę, że to słowo jest ciągle aktualne i żywe. Mianowicie to, co Paweł powiedział, niech będzie naszym pragnieniem w naszych sercach. On powiedział takie słowa: pragnienie mego serca. Pragnienie mego serca. Mamy różne pragnienia, ale Paweł mówi: pragnienie mego serca. I modlitwa. Pierwsze jest pragnienie, a później jest modlitwa. Zmierzałem gdzie? Ku zbawieniu Izraela. Bo zbawienie Izraela jest ściśle połączone z przyjściem Jezusa Chrystusa i objęcie tronu Dawidowego jako króla. I na to oczekujemy wspólnie. To jest nasza żywa nadzieja, która nas łączy z Izraelem. Oczekiwanie na przyjście Jego królestwa i na Jego panowanie. A teraz już oddaję głos tutaj bratu Edikowi. Piotr będzie tłumaczył. Proszę bardzo, bracia. Dobry wieczór, bracia i siostry. Dobry wieczór, друзья. Dobry wieczór, bracia i siostry. Dobry wieczór, przyjaciele. Nam przyjemno być tutaj, w domu modlitwy. Bardzo przyjemnie, miło jest tutaj być w domu modlitwy. Równo rok przeszedł z tego czasu, kiedy my posiedzali was. Minął już rok od momentu, kiedy my tutaj was odwiedziliśmy. Za ten rok произошло много событий. Za ten rok wiele wydarzeń się już tutaj wydarzyło. Jak w Izraelu, jak w Ukrainie i można powiedzieć po всему миру. I w Izraelu, i na Ukrainie, i można powiedzieć, że na całym świecie wiele, wiele się czegoś wydarzyło przez ten rok. Но слава Богу, что мы объединены Господом Иисусом Христом,
i my możemy być здесь сегодня i вместе славить Его. Ale chwała Bogu za to, że jesteśmy połączeni, złączeni w Panu Jezusie Chrystusie i dzisiaj na tym miejscu możemy chwalić Boga. Tak совпало, что сегодня у нас в общине тоже проходят служения домашних групп. Tak to się złożyło, zbiegło się razem, że właśnie dzisiaj też w naszej społeczności tam w Izraelu mamy spotkania w domowych grupach. У вас в 6 часов вечера начало, у нас в 7 часов вечера начало, что это то же самое время получается. Okazuje się, że jest dokładnie ten sam czas, bo u nas godzina 6, kiedy rozpoczęliśmy społeczność, to w Izraelu godzina 7, kiedy oni też rozpoczęli swoje społeczności. И буквально, когда мы ехали в автобусе сюда, я переписывался с нашим пастором. И kiedy tutaj jechaliśmy autobusem do was, to pisałem z moim pastorem. И он просил передать горячий привет вам от общины милости истинной Израиля. И он też prosił, by przekazać wam bardzo gorące pozdrowienia ze społeczności Łaska i Prawda z Izraela. Так что я передаю вам горячий привет с Израиля. Так, że ten gorące pozdrowienia wam przekazuję z Izraela. От общины милости истина. Właśnie ze społeczności Łaska i Prawda. И сейчас домашние группы в трех городах молятся также о нашем служении здесь сегодня. I właśnie w tym czasie w trzech miastach grupy domowe modlą się wspólnie o to nasze spotkanie dzisiaj. Как сказал уже Роман, мы приехали с Израиля группой 14 человек. Tak jak już tutaj Roman wspomniał, przyjechaliśmy z Izraela 14-osobową grupą. My rady być здесь. Cieszymy się, że tutaj możemy być. My rady widzieć, że здесь, w waszej stronie, w tym городе, прославляется imię Господа. Cieszymy się, że możemy widzieć, że tutaj, w tym miejscu, w tym w waszym mieście, sławi się imię Boga Izraela. I конечно же, my chcemy обратиться к Słowu Bożemu, żeby napitaться духовной пищей w этот вечерний час. I oczywiście chcemy zwrócić się do Bożego Słowa, żeby pożywić się tym duchowym pokarmem właśnie w tym czasie. Ja chciał przeczytać сегодня 8 psalm. Chciałbym dzisiaj z wami przeczytać psalm 8. On небольшой psalm, всего 10 стихов, но... To jest niewielki psalm, ma 10 wersetów. No этот psalm наполнен большого смысла и многому тому, чему мы можем научиться из жизни царя Давида, который писал этот псалом. Pomimo tego, że ten psalm jest krótki, on przepełniony jest bardzo wielkim, głębokim sensem i tym, czego możemy nauczyć się od króla Dawida, który właśnie ten psalm uczynił. Давайте прочитаем этот псалом и будем потихоньку углубляться и разбирать его. Przeczytamy ten psalm i będziemy się zagłębiać w jego treść i rozważać. Naczelniku chora na giewskim orudii psalom Dawida. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немногим Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его». Овец и волов, и всех также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Вчитаем псалм 8. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm Dawidowy. Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc
na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Я думаю, что нам всем хорошо известен этот псалом по вопросу, которым задается псалмопевец, что есть человек, что ты помнишь его. Я myślę, że wszystkim wam doskonale znany jest ten psalm z powodu tego pytania, które psalmista zadaje, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? И многие проповедники строят свою проповедь именно на этом стихе этого псалма. Wielu kaznodziejów właśnie buduje swoje kazania właśnie na основе tego wiersza z tego psalmu. Но забегая наперед, я хочу сразу сказать, что это не основная цель написания этого псалма. No, chciałbym troszeczkę do przodu wybiec i powiedzieć wam, że to nie jest główna przyczyna, dla której powstał ten psalm. Этот псалом был написан прежде всего для того, чтобы народ Израиля научился прославлять своего Господа. Ten psalm został przede wszystkim stworzony po to, aby naród izraelski nauczył się wysławiać, chwalić Boga Izraela. В заглавии псалма мы видим, что автором этого псалма является царь Давид. Już w tytule można powiedzieć, tutaj widzimy, że autorem tego psalmu jest król Dawid. Jest много проповедников, которые, читая этот псалом, сразу переходят к объяснению, что большая часть этого псалма, она относится к Господу Иисусу Христу. Wielu mówców tak interpretuje ten psalm, mianowicie, że większość z tej treści tego psalmu odnosi się do Pana Jezusa Chrystusa. Да, я не отрицаю. Мы будем в конце дальше это видеть. Так, я не запрещам тому. Мы в конце этого псалма будем это видеть. Но если здесь в начале псалма написано, что автором этого псалма является царь Давид. No, ale jeżeli tutaj już na samym początku stwierdzone jest, że autorem psalmu jest król Dawid. Мы должны на него смотреть прежде всего с исторической точки зрения, как он был написан. I dla jakiej celi? To dlatego musimy przede wszystkim popatrzeć na ten psalm z historycznego punktu widzenia oraz z takiego punktu widzenia, w jakim celu ten psalm był napisany. I kiedy my teraz czytali ten psalm, czytając czwarty stich tego psalma, gdzie skazano, kiedy wzierają ja na niebiesa Twoje, dzieła Twoich pierstów, na lunę i gwiazdy, które ty postawił. I teraz, kiedy czytamy na przykład werset czwarty tego psalmu, który w swojej treści mówi następujące słowa. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. U mnie сразу это ассоциируется z tym, kim był car Dawid. Od razu, kiedy czytam ten werset, kojarzy mi się to z tym, kim był król Dawid. Wy pamiętacie, gdzie urodził się car Dawid? Przypominacie sobie, gdzie się urodził król Dawid? Betlejem. W Betlejem, da? Wiflejem, совершенно верно. Tak, oczywiście, w Betlejem się urodził. Czym zajmował się car Dawid w Wiflejemie, kiedy on był rybionkiem? Czym się zajmował tam w tym Betlejemie, kiedy był dzieckiem? Pastyrem. Пастырем? Или пастухом? Может быть и пастухом. Это вопрос. Написано, что царь Давид выпасал овец своего отца. Написано есть, что король Давид пасл овцы своего отца. И когда я читаю этот стих Писания,
у меня сразу вырисовывается картина, как царь Давид выпасает овец своего отца в ночное время и видит всю эту красоту, которая у него над головой. И kiedy czytam właśnie ten czwarty werset, to od razu maluje się przed moimi oczyma obraz, jak król Dawid właśnie pasie owce swojego ojca w nocny czas i widzi to przepiękne Boże stworzenie naokoło siebie. Dawid zaczynaje prosławienie w tym psalmie słowami: Gospodzie Boże nasz, jak wielicznie imię Twoje po całej ziemi. Dawid rozpoczyna ten psalm od uwielbienia Boga, mówiąc: Panie Boże nasz, jakie wielkie jest imię Twoje na całej ziemi. On здесь упоминает два имени Бога сразу. Он говорит, как величественно имя Твоего, Твое, Господи, Боже наш, по всей земле. Он упоминает и Бога, и Господа. И тут от разу на początku вспомина Давид о Богу и о Пану. И используя имя Господа, он как бы вспоминает тот завет, который Бог дал Израилю. Używając tu Bożego imienia, on automatycznie tutaj wspomina Boże przymierze, jakie Pan Bóg zawarł z Izraelem. W Izraelu to imię wsłuch nie произносится вообще. W Izraelu Boże imię na głos się nie wypowiada w ogóle. Сегодня все израильтяне, которые приходят в синагогу, вместо того, чтобы говорить Адонай, Элуэйну, Господь Бог, они читают это аббревиатуру ивритскую Юдгей Вавгей, что обозначает имя Бога сокращенно. Просто dzisiaj, в dzisiejszych czasach, kiedy Izraelczycy przychodzą do synagogi, tą abbreviaturę JHWH odczytują jako Adonai Eloheinu, nie wypowiadając tego właśnie imienia. Dawid здесь упоминает имя Господа Бога. Он говорит: Господи, Боже наш. Ale tutaj Dawid wspomina Boże imię i mówi: Panie Boże nasz. Дальше Давид переходит от земли к небу и говорит: Слава твоя простирается превыше небес. I dalej Dawid przechodzi z ziemi do nieba i mówi, że chwała twoja jest wyższa nad niebo. И это наводит нас на мысль, что Давид, упоминая небо и землю, он говорит о всем творении Божьем. И, oczywiście, tutaj przychodzi нам на мысль то, что Давид, вспоминając небо и землю, ma на мысли całość Божьего stworzenia. Упоминая о том, что слава Божья превыше небес, Давид упоминает и то, что мы видим славу Господню на земле, но мы не можем видеть ее, то, что происходит на небесах. Dawid, wspominając, że chwała Twoja jest wyższa od nad niebiosa, mówi, że wspomina o tym, że my możemy widzieć Bożą chwałę na ziemi, ale my tak naprawdę nie możemy widzieć tej Bożej chwały, która jest wyżej niebios. No, czytaja psalmy Dawida, my встречаем часто это выражение, что Давид говорит, например, в 18-м псалме во 2-м стихе: «Небеса проповедуют славу Господа». Często в псалмах Давида, например, в псалме 18-м, 18-2, в другом версете этого псалма 18-го, есть powiedziane, что «Небеса оповедают хвалу Бога, а фирмамент głosi дело рąk Его». О Божьей славе, которая превыше небес, псалмопевец снова говорит, что в 148-м псалме, что хвалят имя Божье все народы и превозносят его славу и на небе, и на земле. А в 148-м псалме псалмист говорит, что все народы хвалят Божье имя и на небе, и на земле. Его хвалу po prostu się wspomina. W 3 stichie 8 psalma opять Dawid przechodzi od nieba do ziemi
и говорит такие на первый взгляд очень странные слова. А в третьем wersecie znowu z nieba na ziemię schodzi psalmista i mówi tak na pozór dziwne słowa tutaj. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom twoim, aby poskromić wroga i mściciela. Когда мы говорим о младенцах, kiedy mówimy o dzieciach, о детях, которые воздают хвалу Богу, kiedy mówimy o dzieciach, które uwielbiają Boga, oddają Bogu chwałę. Это может быть. Дети тоже славят Господа. To może być, bo dzieci także chwalą Pana. Но когда мы читаем, что эта хвала ради врагов, чтобы сделать их безмолвными, ale jeżeli czytamy tutaj, że ta moc jest ugruntowana na przekór nieprzyjaciołom, aby ich poskromić, тут уже не все понятно, как младенцы, грудные дети могут заставить умолкнуть врагов. No tutaj to już jest nie wszystko zrozumiałe. W jaki sposób niemowlęta i dzieci mogą poskromić wrogów? У меня у самого есть маленькие внуки, я знаю, что это такое. Ja wiem, o czym mówię, bo ja mam sam malutkie wnuki. Буквально перед тем, как лететь сюда, в Польшу, я заехал к своему старшему сыну, у которого дочке сегодня 3 месяца. No, tuż przed wyjazdem do Polski ja odwiedziłem mojego syna starszego, a jego córka ma 3 miesiące. Когда я ее взял на руки, kiedy wziąłem ją na ręce и немножко прижал к себе, troszkę ją przytuliłem do siebie, ее личико только дотронулось до моей колючей бороды, она тут же начала плакать. A jak tylko dotknęła mojej kłującej brody, to zaraz zaczęła płakać. Это то, что может делать младенец. To, co niemowlę może robić. Таким образом они проявляют свою эмоцию, нравится там или нет. W ten sposób one pokazują swoją emocję, swoje uczucie, czy podoba się to mu, czy nie. И нам это понятно. No, oczywiście rozumiemy to. Но как может Бог использовать уста младенца и грудных детей, чтобы заставить умолкнуть врагов. No ale w jaki sposób Pan Bóg może wykorzystać usta niemowląt i dzieci, żeby poskromić wrogów? Я думаю, что псалмопевец здесь употребляет этот образ младенцев, чтобы создать драматический контраст между теми людьми, которые протягивают кулак Богу. To jest po to tutaj, myślę, że psalmista chce zrobić taki dramatyczny kontrast pomiędzy tymi, którzy po prostu wygrażają Panu Bogu, i słabość ludzi, którzy polegają na Niego. Kontrast pomiędzy tymi, którzy wygrażają Panu Bogu, a tymi ludźmi, którzy w swojej słabości polegają na Bogu. Dawid chce pokazać, że Bóg, który управляє всім цим миром. Давид хоче показати нам всім, що Пан Бог, який зажонза цілим тим світом, може превратити цю слабость в силу, яка в состоянні побідити ворогів. Он, цей Пан Бог, може ту слабость обрутити в таку моц, яка поскромить тих ворогів. Собственно говоря, об этом пишет і апостол Павел в первом посланні к Коринфянам. Oczywiście, mówiąc o tym, wspominamy to, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli wy odkryjecie pierwsze posłanie Koryntianom, pierwsza głowa, 27 stich, tam skazano tak. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 27 werset. Pierwsza Koryntianom 1:27, Paweł pisze tak. No Bóg izbrał niemudrego mira, żeby posramić mądrych. I niemożnego mira izbrał Bóg, żeby posramić silne. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. W piątym stichie
Dawid też. W piątym wersecie, w ósmego psalmu, Dawid mówi. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Zadaje pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Собственно говоря, здесь видно, что человек сам по себе без Бога ничего не стоит. Tutaj widzimy wyraźnie, że człowiek sam z siebie, bez Boga, jest niczego nie wart. No, do tego ważne zajawlenie, które dzieje Dawid, on mówi, kiedy wzirają ja na niebiesa, dzieła rąk Twoich, pierstów Twoich, kiedy ja smatrzę na Lunę i zwiezdy, które Ty postawił, тогда я, сравнивая человека со всем этим творением, вижу, что человек ничего не стоит. Ale zobaczmy, zwróćmy uwagę, co przed tym Dawid mówi. Dawid mówi, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty ustanowił, to w porównaniu z tym ogromem wszechświata człowiek jest w ogóle nic nie wart. Ja nie знаю, jak na polskim języku перевели этот стих. Что у вас написано? Руки дел твоих или перста дел твоих? Tu jest kwestia tłumaczenia. U nas jest w języku polskim, когда смотрю на небо твое, то, что ты делал пальчиками своими. Пальчиками. Правильно. Właściwe tłumaczenie. Именно пальчиками. Tak. Здесь царь Давид говорит, что когда смотрю я на небеса, tutaj Dawid mówi, kiedy ja patrzę na te niebiosa, to, co ty stworzył pierstami twoimi, to, coś ty stworzył swoimi palcami, przedstawcie sobie всю эту красоту, которую мы видим, выходя в ночное время на улице. Wyobraźcie sobie, że całe to piękno, które widzimy na niebie, na tym nocnym niebie, Bóg tworzył nie rukami, pierstą. Pan Bóg rękami tego nie stworzył, on palcami to zrobił. Pierstą Boże tworzyli всю эту красоту небесную. Boże palce uczyniły to całe piękno niebios. Это можно сравнить с работой хорошего скульптора. To można porównać z pracą bardzo dobrego rzeźbiarza. Потому что скульптор, когда берется за работу, dlatego, że rzeźbiarz, kiedy bierze się do pracy, он берет кусок глины, bierze kawałek gliny, делает из нее материал, czyni z niej taki materiał и начинает лепить из нее то, что у него есть в воображении. I zaczyna z tej gliny tworzyć, lepić to, co jest w jego wyobraźni. I czym on работает? Руками? A czym on, jak on pracuje? On rękami pracuje całymi? Można сказать, да. No tak, больше работают пальцы. Ale najbardziej ze wszystkiego to używa palców. Чтобы сделать все тонкие детали, żeby te wszystkie drobne szczegóły uczynić. У скульптора должна быть чувствительность в пальцах. A u rzeźbiarza potrzebna jest taka czucie w palcach bardzo dobre. Самый лучший скульптор в мире – это Бог. A najlepszy rzeźbiarz świata to jest Pan Bóg. Jeśli кто-то не верит, выйдите в вечернее время на улицу, посмотрите на небеса. A jeżeli ktoś w to wątpi, nie wierzy, to wyjdźcie sobie w nocy i popatrzcie na czyste nocne niebo. Знаете, пару месяцев назад один приятель позвонил мне и предложил мне поехать на рыбалку. Parę miesięcy temu jeden z moich przyjaciół zadzwonił i zaproponował mi, żebyśmy pojechali na ryby. My przyjechali, płatne jezioro. Na wjeździe stoi большущий фонарь, освещает дорогу. Myśmy tam przyjechali, to takie oczywiście płatne jezioro, tam przy wjeździe wielka latarnia oświeca drogę. Знаете, почему на въезде большой фонарь? A wiecie, dlaczego wielka latarnia przy wjeździe? Озеро платное, чтобы хозяин видел, как деньги брать. Dlatego, że płatne jest wstęp na to jezioro i gospodarz, właściciel musi widzieć, za co pieniądze bierze. Но когда мы проехали этот фонарь и заехали на территорию, там была сплошная тьма.
A kiedy przejechaliśmy przez ten wjazd i na terytorium jeziora, tam już była całkowita ciemność. Даже не было видно, как спуститься к воде. Nie było nawet widać, jak to do tej wody zejść. Все вроде бы было мрачно. Wszystko po prostu w mroku. Но когда я поднял свой взор наверх и увидел это звездное небо и луну, a kiedy podniosłem swój wzrok do nieba i zobaczyłem te gwiździste niebo i księżyc, я хорошо понял, что видел царь Давид, когда он выпасал овец отца своего на полях Вифлеема. Ja dobrze zrozumiałem, co musiał widzieć król Dawid, kiedy w Betlejemie na tych polach pasł owca swojego ojca. И я думаю, что именно вот эта картина, которую он видел, и побудила написать его этот псалом. Ja myślę, że właśnie ten obraz tego nieba gwieździstego pobudził go do tego, żeby napisać taki psalm. Давид восклицает: когда я взираю на небеса твои, дело перстов, и на луну, и на звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Dawid się zachwyca tutaj. On mówi: kiedy ja patrzę na to niebo gwieździste, na ten księżyc, na to wszystko, coś ty uczynił, to kimże w ogóle jest człowiek, że o nim pamiętasz? I здесь важно обратить внимание, что говорит Давид. Bardzo ważne, byśmy zwrócili na to uwagę, co właśnie Dawid mówi. On mówi Bogu, kiedy wzieraju ja. Dawid mówi: kiedy ja patrzę na to niebo. Он не говорит, что когда мы собрались и мы взираем, когда взираю я. Он вcale nie mówi tutaj w ten sposób, kiedy my się zbieramy i patrzymy na to niebo i tak dalej. Nie, on mówi, kiedy ja patrzę na to niebo. И это заставляет нас задуматься, что в первую очередь не важен этот вопрос, что есть человек, что ты помнишь его. Tutaj Dawid jakby chce zwrócić naszą uwagę, że nie najważniejsze jest pytanie, kim jest człowiek, że zwracasz na niego uwagę. No, co jest ja, co ty pomnisz mnie? Ale tutaj jest bardziej osobiste wyrażenie, kim ja jestem, że ty o mnie pamiętasz. I jakie znaczenie ma moje istnienie w tym świecie dzisiaj? I jakie znaczenie ma moje istnienie we wszechświecie, w tym świecie dzisiaj? Что есть человек, что ты помнишь его? Кимже есть человек, что о нём памятаешь? Что есть человек, что ты посещаешь его? Кимже есть человек, что го наведаешь? Я думаю, что эти вопросы, которые задает Давид в этом псалме, Myślę, że te pytania, które Dawid zadaje w tym psalmie, они показывают то, что человек сам по себе ничто. То właśnie pokazuje нам, że człowiek sam z siebie to jest nic. И он также показывает ограниченную природу человека. И Давид показывает нам то bardzo ograniczoną naturę człowieczą. Это можно даже сравнить с тем, что написано в книге Бытие, 1 глава, 28 стих. Można porównać to z tym, co napisane jest w Księdze Wyjścia. Pierwsza głowa, по-моему, jeśli nie ошибаюсь, 28 stich. Księga Wyjścia, pierwszy rozdział, 28 werset. Ja nie uwierzę, no z prachu ty wziat i w prach przewrócisz. Słowo Boże tam mówi: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Kto jest człowiek, że ty pomnisz jego? Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Dlaczego wieczny Bóg zaboczyca o śmiertnych ludziach, takich jak my? Dlaczego ten wiekuisty Bóg zamartwia się o takich śmiertelnikach, o takich ludziach jak my? Posмотрите, co mówi car Dawid w 143 psalmie, 3-4 stich. Zobaczcie, co mówi król Dawid w psalmie 143, wersecie 3. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень.
Psalm 144 w naszych polskich Bibliach, 3-4 werset. Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz i syn człowieczy, że o nim myślisz? Człowiek podobny jest do tchnienia, dni jego są jak cień, co mija. Dawid prosto porażony, on wzmuszczaje się, że Bóg pomni o takich крошечных существах, которые живут на земле, которые сегодня живут, имеют жизнь, а завтра умирают. Давида попросту поража тот факт, что Пан Бог помнил о таких прохах, как мы, которые сегодня есть, а утро их нет. Мы слабые люди, зачастую думающие только о себе. Мы jesteśmy слабыми людьми и najczęściej myślącymi только о себе. И мы даже не заслуживаем Божьего внимания, которое Он проявляет к нам. Мы даже не заслуживаем на то Божью увагу, которую Он нам уделяет. Но только по Его милости мы получаем это. Только с Его ласки мы достаем эту Его увагу. И я думаю, что эти два восклицания, которые мы прочитали в 8-м псалме, которые звучат «Ты помнишь», и ты посещаешь, выдвигают на первый план Божью милость. Я думаю, что те два выражения, которые прочитали мы в Псалме 8, по-перше, что Пан Бог памята о человеку, а по-друге, что Го наведза, они вывышают Божью ласку. И уже в продолжении этого псалма Давид показывает, в чем проявляется Божья милость. И в дальнейшем ciągu этого псалму Давид показывает, в чем объявляется Божья ласка. Многие толкователи Библии заостряют внимание на том аспекте, что только Бог царствует. Wielu komentatorów biblijnych zatrzymuje się na tym aspekcie, że tylko Bóg rządzi, króluje. No, czytając ten psalm, my widzimy, że Bóg dał być carami i caricami także i nam. Ale wczytując się w ten psalm, widzimy, że Pan Bóg dał taką możliwość bycia królami i królowymi również nam. On mówi, niemnogo ty umalił jego пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих и все положил под ноги его. Tu powiedziane jest o człowieku, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. И это означает, что Бог наделил нас правами и ответственностью управлять всем творением, które on stworzył. Co tu jest powiedziane, że Pan Bóg dał nam taką możliwość, byśmy zarządzali i byli odpowiedzialni za stworzenie, które on stworzył. Именно вот это выражение увенчал его помогает нам понять, что Бог дал нам права правления над его творением. To stwierdzenie, które jest powiedziane u nas, uwieńczyłeś go, oznacza, że On dał nam takie prerogatywy, prawa, byśmy zarządzali nad Jego stworzeniem. Многие говорят, да, от начала, когда Бог сотворил человека и поставил его владыкою над всем творением, да и аминь. Но потом же человек согрешил. No, wielu mówi tak, no rzeczywiście, tak, na początku było, kiedy Pan Bóg stworzył wszystko, oddał pod władzę człowieka, ale potem człowiek zgrzeszył. No, несмотря даже на грехопадение, люди несут ответственность за выполнение поручения, которое им дал Господь. Ale zobaczcie, nie bacząc nawet na upadek w grzech, człowiek nie został pozbawiony tej odpowiedzialności za Boże stworzenie. И уже 8-9 стих Давид перечисляет всех животных, всех млекопитающих, которые Бог дал во владение человеку. Мы не будем сейчас их перечислять всех. И тут в 8-9 версете Давид wymienia całe spektrum stworzenia, над którym Pan Bóg dał człowiekowi władzę. И уже 10 стих, завершающий стих этого псалма, он звучит точно так же, как начинался этот
psalm. I koniec, ostatni werset tego psalmu brzmi tak dokładnie, jak się zaczynał ten psalm, jak na początku on brzmiał. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Имя Господа, оно действительно велико. Imię Pana jest rzeczywiście wielkie. I этот весь псалом показывает нам Господа как Творца. I cały ten psalm pokazuje nam Boga, Pana jako Stworzyciela. Я думаю, что даже люди, неверующие, когда открывают книгу псалмов и читают этот псалом, они могут видеть в нем Бога Творца. Ja myślę, że nawet niewierzący, którzy otwierają Biblię, otwierają psalmy i ten psalm mogą zobaczyć tutaj Boga jako Stwórcę. Многие сегодня говорят, что весь этот мир произошел из-за какого-то взрыва на заводе, на какого-то большого взрыва на заводе. Wielu mówi tak, że to wszystko, co jest stworzone na tym świecie, miało swój początek od wielkiego wybuchu. No, друзья, взрыв, он не дает жизнь. No, przyjaciele, ale wybuch nie daje życia. Наоборот. Когда что-то взрывается, гибнут люди. И сегодня то, что происходит в Украине, свидетельство тому. To jest oczywiście odwrotnością tego. Jak coś wybucha, to pozbawia życia. Czego świadectwem jest to, co się dzieje na Ukrainie teraz. Но Бог, Он созидает. Он дает жизнь. Ale Pan Bóg, On stwarza, On daje życie. И когда мы видим, что Бог, Он творец, что он управляет этим миром. I kiedy my widzimy Pana Boga jako Stwórcę, jako tego, który zarządza tym światem, nasze serca napełniają chwałą i благодарностью ему. Nasze serca napełniają się uwielbieniem i wdzięcznością dla niego. Nasze serca napełniają chwałą i благодарностью ему jeszcze za больше за то, что он не оставил нас в этом погибающем мире. I nasze serca się napełniają uwielbieniem i wdzięcznością, że on nas nie zostawił w tym świecie. Наше сердце наполняется хвалой за то, что мы не сироты. Nasze serca napełniają się uwielbieniem, chwałą, że nie jesteśmy sierotami. У нас есть Отец Небесный, который над всем наблюдает. Mamy przecież niebieskiego Ojca, który wszystko kontroluje. И хочется сказать только одно. I chcę się tylko jedno powiedzieć. Слава Господу, что это так. Chwała Bogu, że to tak właśnie jest. Слава Богу, что мы сегодня здесь. Chwała Bogu, że jesteśmy tutaj. Что мы можем вместе славить своего Господа и своего Творца. Że razem możemy uwielbiać naszego Pana i Stwórcę. В завершении я хотел напомнить несколько мест, которые записаны апостолами, евангелистами в Новом Завете, które upominali stichy tego psalma. I na zakończenie chciałbym wspomnieć tutaj niektóre fragmenty, o których mówili apostołowie, ewangeliści, posługując się wersetami z tego psalmu właśnie. Paweł w swoim posłaniu do Efeskiej Cerkwi w 8 главе, w 7 stichie. Apostoł Paweł w swoim liście do kościoła w Efezie, list do Efezjan, rozdział 1, Wersety 19-20. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем, но и в будущем веке, и все покорил под ноги Его и посадил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. От версету 19 читам первый раздел листа до Ефезян. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego,
jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Самый большой отрывок в Новом Завете, который цитируется из этого восьмого псалма, записан в послании к евреям, 2 глава, 6 по 9 стих. Największy fragment, który cytowany jest w Nowym Testamencie i bazuje na 8 psalmie, to jest list do Hebrajczyków, 2 rozdział z 6 do 9 wersetu. Напротив, некто нигде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немногим ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немногим был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Słowo Boże tak tutaj mówi. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Dawid pisze, że wszystko pokorił pod nogi jego. Dawid mówi, że wszystko poddał pod stopy jego. Autor posłania k Hebrajom говорит, что все это пока еще не так. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, że wszystko to jeszcze to nie jest tak. Да, nie jest tak. Да, мы можем управлять животными, домашними, кошечками, собачками, они нас слушают и все хорошо. Tak, tak, my możemy mieć władzę nad pieskami, kotkami, jakimiś domowymi zwierzątkami, one nas jeszcze jako tako słuchają. Но когда касается вопрос диких зверей, no ale kiedy przyjdziemy, zadamy pytanie, co z dzikimi zwierzętami? Nie ocenia nie nam podczyniają. A, to już one tak nie bardzo się nam poddają. My możemy kontrolować ptic niebieskich? Konieczno, że nie. Możemy kontrolować ptaki niebieskie? Oczywiście, że nie. Сегодня на в Польше, завтра на в Африке. Dzisiaj w Polsce, jutro w Afryce jakiś tam ptak. No, самое главное, что говорит автор послания, и самое важное для нас, мы видим Иисуса, который претерпел смертные муки, чтобы умереть за каждого из людей, которые верят в Его спасительную кровь. Але najważniejsze, co tutaj wspomina autor listu do Hebrajczyków, że widzimy tutaj Pana Jezusa, który cierpiał męki, oddał swoje życie za nas. Автор послания пишет, что мы не видим того, чтобы все в этом мире было покорено нам. Autor listu Hebrajczyków mówi, że nie widzimy póki co, żeby w tym świecie wszystko nam było poddane. Но Иисус пришел для того, чтобы совершить то, что не можем сделать мы. Ale Pan Jezus przyszedł po to, aby wykonać to, czego my nie mogliśmy wykonać. My nie możemy wykonać. Мы можем только ждать того времени, которое обещал Господь. Мы можем только ожидать на тот час, о котором обещал Пан.
того времени, которое описывал пророк Исаия еще за 800 лет до рождения Иисуса Христа. Можем ожидать на тот час, о котором говорил пророк Исаия, 800 лет до рождения Христа. Посмотрите, какое пророчество мы читаем в книге пророка Исаия в 11 главе. Zobaczcie на пророчество книги Исаиаша, раздел 11. С 6 по 9 стих. Od 6 do 9. Księga Izajasza, rozdział 11, 6-9. Jest proroctwo, gdzie prorok Isaia mówi, że nastanie dzień, kiedy lew będzie gulać z domaśnymi... To ono? Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок молодой, и молодой лев, и волк будет вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездом змеи, не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Zobaczcie to proroctwo Izajasza jeszcze raz, 11 rozdział tej księgi od 6 do 9. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. To proroctwo, które jeszcze nie zbyłось. To jest proroctwo, które się nie wypełniło jeszcze. No ono obiecatelnie zbudzie. Ale to jest oczywiste, że ono się wypełni. Kiedy wrócił Господь i ustanowił mir takim, jakim on był stworzony od początku, będzie ta kartina i my będziemy ją naśladować. Kiedy powróci Pan i ustanowi pokój taki, jaki był na samym początku, to będziemy świadkami wypełnienia się tego obrazu tutaj. Dla nas Господь уже совершил все. Dla nas Pan już wszystko wykonał. Нам бояться уже нечего. My się nie musimy niczego bać. My tylko ждём пришествия Господа, чтобы он установил мир на этой земле. My oczekujemy tylko przyjścia Pana, aby on ten pokój ustanowił na ziemi. Глядя на сегодняшний мир, мира нет. Patrząc na ten dzisiejszy świat, pokoju nie ma. My живущие в Израиле это хорошо ощущаем. My żyjący w Izraelu bardzo dobrze to odczuwamy. И мы не ожидаем этого мира, что он придёт. Nawet nie oczekujemy tego pokoju, że przyjdzie. Пока не вернётся Господь. Dopóki Pan nie przyjdzie. Израиль всегда находился в состоянии войны и продолжает находиться в состоянии войны. Израиль zawsze znajdował się w stanie wojny i on dalej jest w stanie wojny. Но когда вернётся Господь, Он отрёт каждую слезу с очей наших. Ale kiedy przyjdzie Pan, on otrze wszelką łzę z naszych oczu. И эта картина, которую мы сейчас с вами прочитали, она будет действительностью. Ten obraz, o który teraz przeczytaliśmy, stanie się rzeczywistością. И не будет проливаться ни в чём невинная кровь, которая сегодня проливается в Украине. I nie będzie się przelewała niewinna krew, tak jak teraz przelewa się na Ukrainie. И будет мир во всем мире. И będzie покой на całym świecie. Потому что Господь есть мир. Dlatego, że Pan jest pokojem. Господь есть любовь. Pan jest miłością. И когда Он придет, Он вернет мир в то состояние, каким его сотворил Бог от начала. И kiedy Он przyjdzie, On doprowadzi świat do takiego stanu, jakim on był na początku. I поэтому мы с нетерпением ожидаем. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy. Чтоб Господь вернулся. Oczekujemy, żeby Pan powrócił.
чтобы мы могли действительно вместе с ним сказать. Żebyśmy rzeczywiście mogli razem z nim powiedzieć. Господь грядет. Pan panuje. Господь есть мир. Pan jest pokojem. Господь есть любовь. Pan jest miłością. И часть этой любви он вселил в наши сердца. I część tej miłości on założył w nasze serca. И слава Богу, что у нас есть эти верные обетования Божьи, что это произойдет. Chwała Bogu, że są te pewne Boże obietnice tego, co nastanie. Сегодня мы можем видеть много горя, много несчастья. Teraz możemy widzieć wiele tragedii, wiele nieszczęść. Но Господь грядет. Ale Pan panuje. И когда Он придет, будет мир. I kiedy On przyjdzie, będzie pokój. И этого мы ждем. I tego czekamy. И этого мы просим. I o to prosimy. И об этом мы молимся. I o to się modlimy. И об этом мы будем молиться сейчас. I o to będziemy teraz prosić, modlić się. Благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который сотворил этот мир. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że jesteś Bogiem, który stworzyłeś ten świat. Благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог, который любит человека. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który kochasz człowieka. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставляешь нас без Твоего внимания. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nie pozostawiasz nas bez Twojej uwagi. I сегодня наша молитва к Тебе, Господь, чтоб Ты коснулся сердец тех, которые еще не в мире с Тобой. I dzisiaj nasza modlitwa zmierza ku temu, żebyś Ty dotknął się tych serc, które jeszcze nie mają pokoju z Tobą. Молитва наша к Тебе, Господь, чтоб Ты коснулся сердец наших родных и близких и привел их к себе. Modlimy się dzisiaj, Panie, żebyś Ty dotknął serca naszych bliskich, żebyś Ty ich przyciągnął do siebie. Молитва наша к Тебе о народе Израиля и о народе, который живет в Польше. Modlimy się do Ciebie, Panie, za naród Izraela i za naród, który jest w Polsce. My prosimy Тебя, Господь, прибудь z nami. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami. Помоги нам, Господь, возвещать истину Твою. Panie, pomóż nam rozgłaszać prawdę Twoją. Чтобы мы видели наши дома молитвы, наполняющимися живыми спасенными душами. Żebyśmy widzieli nasze domy modlitwy przepełnione żywymi i zbawionymi duszami. A my будем славить Тебя. A my będziemy Ciebie uwielbiać. Мы будем прославлять Твое имя среди живущих на земле. Będziemy wysławiać Twoje imię pośród żyjących na tej ziemi. Потому что Ты достоин всякой хвалы и прославления. Dlatego, że Ty jesteś godzin wszelkiej chwały i czci. Тебе слава сейчас. Тобе хвала teraz. И во веки веков. I na wieki wieków. Аминь. Amen.